Atak to tylko rzut rożny, ale już zdobiony. Krzynówek, może on na pole karne. Szuka tam Rasiaka. Oddaję ci głos. Wspaniałe dośrodkowanie, idealne wyjście Maćka Żurawskiego. Mamy upragnioną bramkę. No teraz pilnujmy tego wyniku. Pilnujmy tego wyniku. To jest najważniejsze. Na pewno dzisiaj polskie drużynie będzie się grało. To zrozumienie na boisku będzie dużo większe niż... Okazja, pierwsza okazja i bramka! No zdążyłem powiedzieć o Żurawskim. Jest 1200 gol i tak jak w Szczecinie z Albanią na 1-0, tak dzisiaj też na 1-0, choć to dopiero trzecia minuta spotkania. Maciej Żurawski w swoim dzisiejszym 70. występie 17 gol. Udany początek Polaków. Znakomicie zachowanie Żurawskiego w polu karnym. Wyczuł, gdzie ta piłka spadnie. To jest właśnie nos napastnika. Błąd tutaj, ale tam Roger miał swój udział przy tej bramce. I próba pressingu na połowie Polaków. Jest szansa na to, że... Teraz może być szansa, Żurawski gol! Maciej Żurawski, 51. minuta spotkania, jest 1-1. Drużyny białoruskiej. Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć. Sztajuk przedłużył piłkę nieszczęśliwie nad głową Gurienki. Nie spodziewał się tego Gurienko, co stworzyło nam okazję do tego, żeby Żurawski widzimy. Wyszedł na czystą pozycję, bardzo pewnie. Już sekundy dzielą nas od rozpoczęcia meczu. Maciej Żurawski na lewą stronę do Jacka Krzynówka. Piłka opuściła boisko. W zespole Albanii nie ma też kilku czołowych graczy. Nie ma najsłynniejszego piłkarza albańskiego obecnie, Igli Tare, ale może o tym za chwilę. Maciej Żurawski i 1-0. Pierwsza minuta, no niebywale rozpoczęli ten mecz Polacy. Brawo, Maciej Żurawski. Fantastyczna akcja. No, rozpoczęło się tak, jak się rozpoczął mecz finału Champions League pomiędzy Liverpoolem i Milanem. Tam bramka Maldiniego. Bardzo szybko Maciek Żurawski już w pierwszej minucie strzelamy bramkę Albańczykom. Świetne zachowanie się na środku boiska Radka Sobolewskiego, który ślizgiem wybrał piłkę Albańczykowi. No i trzeba podkreślić też... Gorawski. Do Żurawskiego czeka Żurawski na polu karnym. Żurawski, ostry kąt i mamy bramkę ważną, bo bramkę honorową i bramkę kontaktową. Tak, widzieliśmy podanie, to też mówiliśmy o tym na początku, że tą martwą strefę między ustawioną linią obrony Duńczyków. Ważny gol dla Żurawskiego. Długo czekał na tę bramkę. Mówiło o tym się, że nie sprawdza się w reprezentacji, że nie może się przełamać. Ja myślę, że szczególne brawa, no, trudna sytuacja, ostry kąt. Czego ty byłeś na pastyki, Mańczące? Bardzo, oczywiście bardzo trudne. Oczywiście w pierwszej fazie złe ustawienie obrońców, ale tutaj naciskany przez dwóch obrońców Maciek. Włakow podłączył się pod tę akcję. Żurawski, świetna okazja. Żurawski, jeden z dwóch, szuka miejsca i mamy bramkę! Wreszcie przełamał się Maciej Żurawski. Czekaliśmy długo na tego gola, ale jest on niezwykle ważny. W jego stylu przyjął piłkę sobie, tak już widział, już po przyjęciu, po długim rogu, tak żeby zmieścić ją przy słupku i brawo, brawo dla Żurawskiego. No może teraz zespół polski troszeczkę poczuje tego
ten wiatr w plecy dostanie i ten zespół zacznie grać troszeczkę lepiej. Warto podkreślić znakomite, prostopadłe zagranie Żywłakowa. Tak, pierwsza akcja, widzieliśmy po raz kolejny zblokowany, Szynówek został na stronie, zagrał piłkę do Żywłakowa i po tej akcji właśnie Żurawski zdobywa gola. Tu znowu indywidualnie teraz zespół polski zapracował na gole. Tak jak do tej pory te pojedynki, czy Garguły właśnie, czy Krzynówka. Tak samo Żurawski w pojedynkę obrał przeciwnika, stworzył przewagę sobie, wypracował miejsce do strzału i zdobył gola. Zdobył swoją jedyną jak do tej pory bramkę w narodowej reprezentacji. Teraz może będzie okazja, Żurawski pole karne, Żurawski! Bardzo ładne, długie podanie tym razem. Powalczył o piłkę Marcin Żywłakow. Z zapleczu wyskoczył Żurawski i pięknym strzałem kończy tą ciekawą akcję. 1-0. Również Lewandowski, jest Zięciuk i Włodarczyk przed polem karnym. Krzynówek, Żurawski, dośrodkowanie i bramka! Gol! Proszę Państwa, Maciej Żurawski bezpośrednio z rzutu rożnego. Rytnie wykonał ten rzut rożny Maciej Żurawski. Popatrzmy raz jeszcze. Zdezorientowany bramkarz reprezentacji Irlandii Północnej. No i rozpoczyna się dla nas bardzo dobrze mecz z Irlandią Północną w Belfaście. 1-0. Umilkły trybuny zajmowane przez irlandzkich fanów. Udało się przejąć teraz Kosowski, gdzie partnerzy z lewej strony Krzynówek zagrań do Żurawskiego. Gol! Ależ początek wymarzony! Mówiłem, że było 1-0 dla Anglii, że był remis. Maciek Żurawski spełnia marzenia. Wspaniałe, wspaniałe prostopadłe podanie. I co znaczy, kiedy Żurawski jest bliżej, wykorzystując swoją szybkość, odpowiednie wejście w tempo, bardzo precyzyjny strzał w górny róg bramki, jak popatrzył, jak poszuka swojego partnera. Oni znają się jeszcze z swoich wspólnych występów w Wiśle Kraków. To jest majstership, proszę Państwa, naprawdę wiele bramek widziałem w swoim życiu, ale w tak ważnym meczu, w tak ważnym momencie, kiedy zespół polski przegrywa, Żurawskiego stać na tak precyzyjne dogranie, to już naprawdę wielka, wielka klasa. Mila na lewą stronę, nie ma spalonego, rusza Żurawski, pole karne, Żurawski, Żurawski, 2-2, 2-1, jak 3 lata temu, czy troszkę więcej, brawo Polacy! Pada na boisko, popatrzmy na tę powtórkę, bo naprawdę warto. Mila kapitalnie do Żurawskiego, ale Maciek wytrzymał to do końca, naciskany tutaj. Bliżej bramkarza, w samo okienko, Maciek Żurawski, trzecia bramka w tych eliminacjach, nie było spalonego, 2-1 dla Polski, jak troszkę więcej niż 3 lata temu.